Karol, po cóż powiedzieć po takim spotkaniu? Mieliście sporo sytuacji, ale ostatecznie to goście wywożą z Krakowa komplet punktów. Złość, wkurzenie, czy jakie emocje wami targają przede wszystkim po tym meczu? Tak, na pewno złość i duży niedosyt, ponieważ mieliśmy sporo sytuacji. Nie wykorzystaliśmy ich niestety, mecz nie otworzył się dla nas korzystnie, no i Lechia wykorzystała moment, decyzję sędziego i tak naprawdę 3 punkty pojechały do Gdańska tym razem. Właśnie chyba kluczowe jest to, o czym wspomniałeś, czyli że mieliście swoje sytuacje, więc twój vis-a-vis Duszan Kuciak miał sporo pracy i wywiązał się z niej bardzo dobrze. Zresztą trener na konferencji wspominał, że 10 celnych strzałów oddawanych na bramkę i 0 goli zdobytych, no to trudno tutaj myśleć o wygrywaniu, jeżeli się oddaje 10 strzałów i żaden nie wpada do bramki. Tak, zgadza się. No, przegraliśmy tak naprawdę własną nieskutecznością. Stworzyliśmy sobie sytuację, więc to znaczy, że mieliśmy w tym meczu przewagę. Natomiast zabrakło tego ostatniego wykończenia właśnie w polu karnym i może trochę chłodnej głowy, może trochę szczęścia, natomiast niestety wynik jest niekorzystny dla nas tym razem. Właśnie powiedz, jak w twoim zdaniu, z czego wynika taka trochę sinusoida, jeżeli chodzi o też o skuteczność Krakowi, no bo z jednej strony mamy mecz w Radomiu, gdzie to się wszystko jakoś zazębia, wygrywacie na wyjeździe 2-0. Potem przyjeżdża Lechia, która jest na ostatnim miejscu, choć myślę, że to miejsce trochę fałszuje, jeżeli chodzi o jakość tej drużyny, bo tam jakości jest więcej niż ostatnie miejsce. No ale jednak tutaj mamy 0 punktów i 0 zdobytych bramek. Jak myślisz, gdzie tutaj szukać przyczyn tego stanu rzeczy? Ciężko powiedzieć. Musimy raczej to przeanalizować w klubie na spokojnie, ponieważ teraz jeszcze jest dużo emocji po tym spotkaniu. Natomiast na pewno musimy wypracować jakiś taki standard na każdy mecz, żeby nie było właśnie takiej sinusoidy, tylko nawet jeśli mamy trochę gorszy dzień, to żeby jakoś powiedzmy tej naszej gry utrzymywać na odpowiednim poziomie. Teraz rywal wydaje się dobry na to, żeby znowu wrócić na zwycięską ścieżkę. Oczywiście z całym szacunkiem dla przeciwnika, no ale chyba cel inny niż 3 punkty nie może wam przyświecać teraz na wyjeździe do Legnicy. Oczywiście, jedziemy do Legnicy po 3 punkty. Innej sytuacji sobie nie wyobrażamy i zrobimy wszystko, aby w tym tygodniu się jak najlepiej przygotować do spotkania, poznać przeciwnika i po prostu od nowa walczyć o pełną pulę. Może jeszcze na koniec, tym bardziej szkoda tych straconych punktów, bo kibice, szczególnie w tych ostatnich fragmentach spotkania, potrafili stworzyć naprawdę taki gorący kocioł tutaj przy kałuży. Także też na pewno im się należą słowa uznania za to, jak starali się wam pomóc w tych ostatnich chwilach meczu. Tak, zdecydowanie. Czuliśmy to wsparcie, czuliśmy, że stadion był za nami. W poprzednich meczach to pomagało, niestety teraz nie przyniosło rezultatu, natomiast na pewno prosimy też o wyrozumiałość dla kibiców i o to, żeby ta wiara była zawsze do końca, żebyśmy natchnieni właśnie ich dopingiem mogli walczyć o remis, o 3 punkty przy kałuży właśnie.